Dzień dobry, Marek Gozdur, Manitu Polska. Na Ostródzie, na targach mazurskich Agro Show mam przyjemność zaprezentować Państwu wraz z firmą Frike model Manitu ładowarki przegubowej MLA, model seria 4 z silnikiem 50-konnym z napędem hydrostatycznym. Manitu seria 4 wyposażone jest w silnik Janmara o mocy 50 koni mechanicznych. Waga robocza maszyny 2 tony 800, udźwig destabilizujący tona 800. Wyposażenie standardowe naszej maszyny to gaz ręczny, podłokietnik, wielofunkcyjny joystick, dwie prędkości jazdy, czyli prędkość robocza i prędkość przejazdowa do 20 km na godzinę, pełna blokada mechanizmu różnicowego, obsługa hydrauliki roboczej, Easy Connect System, czyli system spuszczenia przyciśnienia w hydraulice roboczej, regulacja kierownicy oraz regulacja fotela w zależności od tego, jak duży jest operator. Oczywiście również możliwe jest regulowanie amortyzacja fotela w zależności od ciężaru operatora. Prezentowany model jest wyposażony w daszek czteropunktowy, który również może być zabudowany w pełną kabinę z ogrzewaniem, z wycieraczką z przodu, wycieraczką z tyłu, jedne drzwi, drugie drzwi oraz z boksem do ogrzewania. Jest również możliwość daszka lekkiego, który w bardzo prosty sposób można zdemontować, gdzie pozostaje tylko i wyłącznie z tyłu pałąk, gdzie umożliwia to wjeżdżanie do bardzo niskich budynków. Ładowarka przegubowa to nośnik sprzętu, dlatego w naszej ofercie mamy różne mocowania, jeżeli chodzi o sprzęty. W prezentowanym modelu jest to tak zwane eurozłącze, ale również mamy mocowania czteropunktowe albo mocowanie typu skid steel. Wszystko w zależności od tego, kto co potrzebuje. Prezentowana ładowarka jest wyposażona w hydraulikę roboczą o wydajności 47 litrów na minutę, czyli każdy osprzęt hydrauliczny, który jest użytkowany w rolnictwie, odpowiednio zostanie zasilony. Ładowarka MLA seria 4 ma mocne ramię i dwa siłowniki do podnoszenia ramienia. Powoduje to, że dłuższy element, dłuższy ładunek jest odpowiednio utrzymywany i w każdej pozycji podparty. Prezentowany model na targach Ostróda wyposażony jest w bardzo szerokie koła z profilem rolniczym. Jest to profil 17-calowy o szerokości 425. Wpływa to na zdecydowanie lepszą trakcję w grząskim terenie oraz nacisk, mniejszy nacisk na podłoże. Oczywiście, jeżeli klient potrzebuje inne rozwiązanie, jeżeli chodzi o koła, to również mamy inne koła w naszej ofercie. Szerokość maszyny przy prezentowanych kołach to 1,45 m. Bardzo ważnym elementem ładowarki przegubowej jest przegub. Przegub skręca się 45 stopni w prawo i w lewo oraz pracuje na nierównościach, wychylając się 12 stopni w jedną i 12 stopni w drugą stronę, co powoduje przy trudnych warunkach terenowych i nierównym terenie maszyna ma cały czas styczność z podłożem w czterech punktach. Wpływa to na stabilność i bezpieczeństwo jazdy. Ładowarka Manitu MLA 4-50H wyposażona jest w silnik czterocylindrowy Janmara o mocy 47 koni mechanicznych. Bardzo cicha, bardzo niezawodna i bardzo ekonomiczna jednostka powoduje to, że klienci wybierają ją do prac w swoim gospodarstwie rolnym. Odpowiedni dobór maszyny to oczywiście bardzo ważna sprawa i opcji, które Państwa interesują. Natomiast Manitu jako kompleksowa obsługa klienta jest w stanie Państwu zaproponować bardzo ciekawe finansowanie fabryczne Manitu Finance. Przy 30% wpłacie na okres 3 lat finansowanie jest 0% zarówno w pożyczce, kredycie, jak i leasingu. Zapraszamy do zapoznania się z tą ofertą, bo jest to naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o finansowanie naszych produktów maszyn kompaktowych. Manitu MLA 4-50H jest to bestseller sprzedażowy naszej firmy. Oczywiście w ofercie posiadamy szerszą gamę ładowarek. Jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się z pełną ofertą naszych maszyn, przystosowaną do Państwa potrzeb, proszę o kontakt z przedstawicielami marki Manitu w Polsce.